Hej, cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin. I dzisiaj wyszedł najlepszy mod, w sumie update do najlepszego moda. Tak jak widzicie, FNAF 1. Są dodane animacje, są troszkę zmienione piosenki. Także zaczniemy sobie od... O kurde, ale menu zrobione zarąbiście. Jo piernicze. Jest dodana tutaj Chica i ten, Foxy. Ja bym chciał zacząć nową grę, bo wiem, że tutaj są nowe animacje u Freddy'ego i tak dalej. No i podzielimy sobie to na dwa odcinki. Zaczniemy sobie właśnie week F i week B. Później pójdziemy na C, P i jakiś tutaj widzę, że jest tajemniczy. Wszyscy chyba razem będą nas atakować. Dobrze, zaczynamy sobie od Frediocha, trzy piosenki, lecimy. Okej, mamy kurde animację, dobra. Mamy Frediocha przebudzonego. Pewnie boyfriend i girlfriend niepotrzebnie przyszli tutaj, tak? O. Ale zanimowany, śmiesznie. I co się stanie? Tata wniesie te głośniki, ciągnie je. Okej, dobra. Fredzio przyszedł, kurde. O Jezu. Zarobiście to wygląda. Fajnie, że są dźwięki właśnie z FNAF-a jedynki. Bip, bob, bleb, bub, bi. Tak, mówiłam ci, że to nie jest dobry pomysł, żeby tu się zakradać w takie miejsce. Aha, dobra, to ja nic nie klikam. Witam w Frostbarfitce. Magiczne miejsce, gdzie dzieci tam rosną chyba. Gdzie zabawa i fantazja zaczynają żyć. Okej. Hej, boyfriend. Up! Myślę, że on ma mikrofon, więc możesz chyba z nim zarapować. Bleba, bub. To lecimy. Kurde. Girlfriend nawet jest, widzę, tutaj zmieniona trochę. Ale jestem ciekaw, jakie to są dodane animacje. Widzę, że tam Foxy powoli wychodzi. Tutaj z... O kurde, dobra. Ciekawe rozpoczęcie. Widzę, że Foxy tam wygląda. Jestem ciekaw, czy on wyjdzie w trakcie naszej piosenki. Albo tam, nie wiem, w trzeciej na przykład, czy coś. Ale raczej nie, bo tutaj Foxy będzie naszym przeciwnikiem w czwartym weeku. Ale fajnie, cieszę się, bo to jest chyba jeden z najlepszych modów z FNAF-a. Fajnie, że wyszedł w końcu do niego update. To taki duży, bo w sumie dwa wiki dodane. Freddy Fazbear. Fajne, fajne. Dobra, lecimy. Widzę, że jest w ogóle inna piosenka. On ma trochę inny głos chyba nawet. Nie wiedziałem, że zmienili w pierwszych dwóch weekach w ogóle piosenki. Ja myślałem, że dodali po prostu historię i animację. Więc zarąbiście. Mam nadzieję, że nie zrobili jakiś tu kurde instakili, błagam. Dobra, na razie spokojna jest ta piosenka. Freddy na razie się nie wkurzał. Widzę, że to jest chyba takie powitanie z jego strony. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale jestem ciekaw, czy to jest w klimacie takim horrorowym, czy ten, czy bardziej taki śmieszny. Bo z tego, co pamiętam ostatnio, to było w tym modzie, był jakiś kurde Freddy, który tyłkiem wymachiwał, więc jestem ciekaw, czy to też będzie w takim śmiesznym tonie wszystko pokazane. No dobra, dajesz. Co będzie następne tutaj? Jezus Maria, się wystraszyłem. Boże. To było głośne. Powoli on się psuje chyba. No. Czyli te oczy, kurde, co to było w ogóle? No ale widzę, że Foxy... Ty, zobaczcie tam koło Freddy'ego. Czy to jest Shadow Bunny? Taki malutki tam przy tej... O kurde. To jest chyba taki mały smaczek, którego... No, to jest raczej taki mały smaczek. No dobra, ale wszyscy wyszli. Chica, Bonnie. Więc gitarka. Wszyscy patrzą. O kurde.
nie było tej piosenki. Coś mi się wydaje, no. To jest coś w ogóle nowego. Zarąbiście. Bardzo fajna piosenka. Radio wkurzony. O kurde. Co to jest? 6 razy czy tam 5 trzeba kliknąć i jedno? Powaliło was? I to w takim tempie? O Jezu. Dobra. Ja pierniczę, no nie. Nie chcę misować. Ale jestem ciekaw, czemu w ogóle wszyscy wyszli. Czy się martwią o Frediego? Że się zaczyna psuć? O, znowu ten, piosenka dubstep dishwashera. Dishwashera. Dishwashera chyba. Five night is Freddy's, but they don't get it. Five night is Freddy's. Boże. Ale fajnie, że taki smaczek właśnie tej piosenki jest. Bo ona naprawdę spoko jest. Trochę smutna w sumie, jak się dzisiaj w tekst zobaczy tak jakby i się zrozumie go. Dobra, trzecia piosenka. No dawaj, Rędzioch. I te oczy jego. O kurde. Co mu jest? Ten Foxy! O nie, zepsuliśmy go. Ten Foxy, jak się patrzy na tego Frediego. Co się dzieje? Kurde, coś się zbugowało, halo. Chce się odpalić czy nie? Jak nie, to freeplaya będziemy musieli zagrać tutaj. Tak, dobra, dobra, ze dwóch. Dobra, lecimy. I widzę, że to jest Golden Freddy. Więc zarąbiście, kurde. A, i to jest to, czego nie widzieliśmy, czyli w sumie nic. Kurde, mamy Golden Freddy. Coś mi się wydaje, że to będzie jedna z lepszych piosenek dzisiaj. Już tak czuję, nie? O tak! O, ale super! Ale on ma głos dziwny! Co jest? No ale jest Golden Freddy, kurde. Tak, to jest jedna z najlepszych piosenek, wydaje mi się, dzisiaj. Będzie. Jeszcze za czym niego, czy coś zmieniło? Ale to jest super już. Widzę, że będzie... O kurde! Ja pierniczę! Co jest? Dobra, damy radę, damy radę. Mam nadzieję, że więcej nie będzie takich rzeczy. Tam w ogóle w tle po prawej krzesło się jakoś wywaliło i widzę, że się rusza cały czas. Nie wiem, czy to... Dobra, udaje mi się. O! Dobra. Nie, ale to super jest ten mod, naprawdę. To będzie chyba jeden z moich ulubionych modów teraz. Jest dobrze, fajnie zanimowany. Dużo rzeczy. Kurde. Dużo w ogóle piosenek. Bardzo przyjemnych w ogóle. To jest super. O, zaczyna się ruszać wszystko. Ty, stary wstał! Kurde, co jest? A nie, on lata! Dobra, to nie wstał. O nie, ginę! O, dobra, już myślałem. Ale on HP zabiera. Dobra, trzeba się skupić i to zrobić, bo ja nie chcę tutaj ginąć na Golden Freddy'ego jak pajac. Super jest ten moment. Nawet nie chcę nic mówić, żeby nie psuć. Super jest to piosenka, ja liczę. Nie, Cox. O tak, Golden Freddy. Chyba nas dopadł, czy nie? Dobra, w ogóle zobaczcie, kurde, wyłączyłem szybko. Zobaczcie, jak wygląda tutaj freeplay zarobiście. No super jest po prostu, nie? Widzę, że tutaj, o kurde, jakaś tutaj chica jest z pizzą.
Puppet? Dobra, nie. W następnym tygodniu, jak widzę Puppeta, to o Jezu. Puppet jest jeden z moich lepszych, ulubionych animatroników. Dobra, lecimy po niego. Dobra, Hardzik. Ogólnie możecie też mi napisać. A to zaraz wam powiem. Ale się skupmy tutaj na cutscence. Oj, oj, oj. Bonnie ożył. Co będzie? A on sobie gra na tej. O kurde. Masz mikrofon. O Boże, nie, ten jego uśmiech jest przepiękny po prostu. O nie. Dobra, lecimy. Możecie mi napisać, kto jest waszym ulubionym animatronikiem ze wszystkich FNAF-ów, nie tylko z jedynki. Jestem ciekaw, co tam lubicie. Moim ulubionym chyba będzie Enart. Zaraz za nim właśnie Puppet. Gdzie chyba Shadow Bonnie, tak mi się wydaje, takie top 3 to jest moje. A jakie wasze top 3 jest? Piszcie, piszcie. Jestem ciekaw, kogo tam lubicie. Ale no, Enarcik jest chyba moim ulubionym. Ze względu na to, że on jest taki... najbardziej taki creepy z nich wszystkich. Nie wiadomo, czego się po nim tak jakby spodziewać. No i nie, no on jest naprawdę kozak dla mnie. Ma taki fajny vibik. Jak się na niego na przykład zmierzy. Sister Location. Nie, podoba mi się strasznie ta gitarka. Ogólnie lubię gitarę, więc... ale no ta jest też fajna. Fajna piosenka. Tu widzę, że się za wiele nie zmieniło w tej piosence. Jestem ciekaw, czy będzie w animacjach coś zmienione. No ale super jest, no. To jest super ten moment. Ale nic nie będę mówił. Nie wiem, ale ta jego gitarka, jak on gra, to nie wiem, czy tylko mi, ale trochę się kojarzy tak jakby, jakbym grał w, na przykład, nie wiem, w jakąś grę z Aladyna i po prostu grał w nią i ten soundtrack po prostu leci. O! Wynoś się stąd. To mamy się wynosić, czy co? Co jest? A, mieliśmy wyjść. Dobra, jest Foxy, jest Chica. Z wami zagramy jutro. Ale no mówię, ta gitarka to jest po prostu jakbym grał, nie wiem, Prince of Persia czy coś i leciała ta piosenka w tle. Przynajmniej ta pierwsza piosenka. Ta druga nie wiem, zobaczymy. O tak. O, ta to jest... no w sumie to też jest, tak jakby właśnie Prince of Persia, jakaś stara. I ten, by się weszło w jakiejś innej lokacji, nie wiem, jakiś podziemia czy coś. I taka jest właśnie piosenka. Czy ja tam widziałem fioletowego Freddy'ego przed chwilą? Za Girlfriend? Tak, jest tam jakiś ukryty, kurde. No jest. Oj ty, nieładnie się chować. Się pokazał nam tutaj. Kurde, wszystko zanimowane fajnie. A to strasznie doceniam, jak jest właśnie tak zanimowane. Bo ten, we Friday Night Funkin'. O kurde. Zawsze właśnie jest tak zrobione, że wszystko tak jakby się rusza odnośnie strzałek, a nigdy nie jest za bardzo płynne. W sumie Boyfriend, zobaczcie, no nie jest płynny tak jakby. Dlatego jak jest właśnie tak zrobione, to oj, doceniam strasznie. Dobra, da się skupić, widzę. O kurde. Nie widziałem tych strzałek w ogóle. Też mi się podoba, że nie pokazali tutaj w ogóle ile misów, ile punktów, ile procent. Po prostu się skupiasz na modzie i masz wywalone. Bawisz się dobrze i jest fajnie.
też taki fajny, to jest fajnie właśnie, że nie patrzysz na to, bo nie widzisz w ogóle. Cię możesz skupić właśnie na tym, żeby się dobrze bawić. No i ostatnia nasza pioseneczka. Tego co było ostatnio, to się wkurza. Oj, to bardzo. Odpalił się. Jak uciekam biedny. O kurde, ja bym się, ale bym się osrał, gdyby tak do mnie biegło coś. Zamykaj to. Masz mikrofon. Ale on nie ma gitarki. Czarna gitarka, o tak. No, jesteśmy w naszym pokoiku, kurde. Zapomniałem. O kurde, zapomniałem, że oni tutaj nam nakładają maskę na głowę. Dobra, zapomniałem, że są drzwi, więc trzeba się skupić na drzwiach tutaj. Z tego co pamiętam, to była dość trudna piosenka, trzeba się naprawdę skupić. O, dobra. Kurde. O, tak, i ta jego gitarka. O, mi się podoba strasznie. Spróbuj mi to za pierwszym razem zrobić. Nie będę za dużo mówił, bo się naprawdę muszę skupić na tym. O kurde! Zaswędział mnie nos, prawie zmisowałem. Nie, mimo że Bonnie w ogóle nie wydaje dźwięków, tak jakby... Nie śpiewa, tylko gra na gitarze. Jest to bardzo fajnie zrobione i bardzo fajna piosenka jest. O kurde, prawie zmisowałem. Dawaj, dawaj. I finał. Znaczy, rozkręcenie w sumie zaraz będzie. Ale mnie swędzi nos, znowu. Nie. Nie mogę się skupić przez to. Dobra. Wywalone w ten nos. Ale widzę, że zmienili i ta ikonka cały czas jest czerwona. Więc jest super, bo wcześniej odnośnie tam, gdzie leciało, to było po prostu ten kolor tych drzwi. I to strasznie pomaga widzieć tak jakby znowu te drzwi. Nieważne, nieważne, kurde. Lecimy. Dobra, dawać. Dawaj. Załamie się, kurde, czemu zawsze pod koniec? Jakoś idzie, ale skupiam się w 100%. Jeszcze czekam. Dobra, dało się w końcu. Nie było to jakieś trudne, trzeba było się naprawdę skupić po prostu i zagrać w ciszy. I się udało. Dobra, mamy dwa wiki za nami, już jutro Chica. Kurde, ona w karaluchach jest cała, tak jak w tym, w FNAF-ie VR. Mamy pirata też naszego, Foxiego. No dobra, tutaj te dwa, w sumie trzy wiki zagram sobie już jutro. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!